No dobrze, mam nadzieję, że nie będę musiał tutaj zmieniać tego ekranu. Jedzmy z garnka, to jest najlepsze, co może być w tej grze. Jedzenie z garnka, ale to przynajmniej się najadamy do syta. A, to są te moje rzeczy, zobaczcie. Tylko czarne, one są poplamione chyba, nie? Dobra, co ma największą wartość? Miecz, rękawice, strzęp, łuk. Tu są mapy. Bierzemy. Zwykła przyłbica. One są brudne chyba, nie? Tarcza. Pierścień Bianki. Okej. Przeszywanica Warhorse. No, zobaczmy. Weźmy precelek. Onuce też musimy wziąć. Ser. Dobra. I tyle chyba wystarczy, nie? Teraz się ubierzmy. Zbroja. To jest ładna. Charyzma 9. A no właśnie, tak mam 6. Jak tą przeszywanicę nałożę. Charyzma 13. Od razu wzrasta. Tylko na jakiej to jest zasadzie? Charyzma 13. O, no i zobaczcie. Aha, no bo to jest ubrudzone, nie? No dobra, to źle sprawdziłem. Czy to jest wyliczana średnia, czy coś, bo nie wiem. Ekspozycja. Nie do końca wiem, jak to działa. Musiałbym to zobaczyć, nie? Duży hałas robię. Okej. Miecz Giermka. Okej. Charyzma 7. Fajnie by było to zobaczyć właśnie, na jakiej zasadzie to działa. Dobra, jest wuj. Młynarz Peszek. To wiecie co? Zróbmy tak, żebyśmy mieli jak najwięcej tej charyzmy. Czyli 8, 9, 10. Dobra. Ale retoryki mamy tylko 3 wtedy. A nie wiem, czy mieliśmy więcej. Chyba nie, dobra. Niech będzie tak, dobra. Rozmawiajmy z Młynarzem Peszkiem. Jeszcze jeden subek był. Stefano, HD, dzięki bardzo, 3 miesiące, szacun Stefano, dziękuję. Dziękuję za opiekę. Thank you for taking care of me here. Super. My name's Peszek and I'm the miller here. You've already met my niece, Teresa. She took care of you for 2 whole weeks while you were in limbo. And talking of limbo. Being at death's door, while you were lying here, you worked up quite a bill with the bloodletter, who came now and again to keep you alive with his potions. That quack doesn't come cheap. I paid him what I could, but I still, that is, you still owe him. I see. Well, it's better to be in debt than to lie dead in a ditch. Wait.
się zwiesiło. You won't pay for that shoveling manure. I might have a better job for you. And it's not something any fool can do. If you prove to me you're a clever lad, I might trust you with something you could really make money from. Oj, Peszek to jakiś oszust, kurde. Dobra. Czego ode mnie potrzebujesz? Zobaczymy. A trifle. Just to take something from someone and bring it to someone else. Czyli kradziesz, okej, okay. Czyli on chce, żebyśmy kradli. Except for not get caught. Why would anyone want to catch me? Oh, don't worry. It's just a job like any other. Only this one requires moralnych predyspozycji. Kurde. Do corpses bother you? No honorable man should touch them. That's the executioner's job. Did you expect I'd give you a hoe and send you out to the fields? You can dig all right. But somewhere else. I want to know whether you're going to hide behind some stupid fucking scruples, or if you might be useful for more unconventional work. Powiedz mi więcej. Just about anything, but that's a bit much. But go on. Tell me more. Listen, it's about this ring my mate Wojciech, the Kohelnitz Miller, had his eye. Trouble is, they buried the ring by the gibbet along with the villain. They hung while he was wearing it. Jesus Christ. You want me to dig up a corpse, take a ring from it, and give it to your friend in Kohelnitz? Is nothing sacred to you? Money first, morals later. That fellow is dead. He won't miss it. Whatever bleeding heart came up with the idea that it's disrespectful no ładnie. To disturb a corpse, never read the Bible. Still a human body, only it's missing a soul. Why be disgusted by something created by God? That was a pretty speech, but you're still talking about a filthy deed. I won't do it. I value my honor higher than coin. I gave you a chance to work off your debt. Don't think you can wriggle out of it. I want my groszem back. And jaki kolosz jest, kurde. Otherwise, I'll make your life hell. Believe me. Kurde, ale Peszek jest trochę, kurde, niezbyt fajnym gościem. Peszek to niezbyt fajny gość. Nie mamy wytrychów, niestety. Teresa, czy ty wiesz, co tu się działo? Czy ty wiesz, Teśka? Have you eaten yet? Yes, it was very good. Did you bake it yourself? I did. I'm glad you enjoyed it. Oh, placek. No i nie ma placków. Dobra, no to nieźle. No, jakoś inaczej bym to spłacił. Pogadajmy z nim jeszcze. Panie Peszku. Panie Peszku. Dobra, zresztą go na razie zostawmy. Zobaczmy, gdzie my jesteśmy w ogóle. O Jezus Maria, jak nas wywiało. Totalnie daleko. To jest garbarz. Informator. No dobra. Czyli chodźmy gdzieś po prostu. Zobaczmy, co tu się dzieje generalnie. Gdzie my jesteśmy? Tu jest młyn. Do młyna nie wejdziemy chyba. Na razie. Dobrze by było się umyć. Czy mamy gdzieś tutaj beczkę z wodą? Jest chyba, tak, dobra. Umyj się. Tutaj już bardziej się nie domyjesz, potrzebuję łaźni. Ale czekajcie, nałóżmy te brudne rzeczy. Onuce. I teraz spróbujmy się umyć. Okej. Okay. I zobaczmy, charyzma dalej jest na 7.
Charyzma na 7. Nie wiem do końca, jak to działa. Jeżeli ktoś byłby w stanie mi to sprawdzić... nie, możesz sobie chodzić gdzie chcesz, tylko mapa jest po prostu zakryta, bo tam nie byłem jeszcze, nie? Ja nie wiem, na jakiej zasadzie to działa, ta właśnie... Czy to jest średnia jakaś, czy coś, no bo... Nie wiem. No i wiecie, i tutaj jak moderzy się dobiorą do tej gry i zrobią tutaj jakieś swoje rzeczy, no to w ogóle będzie cudownie, nie? Czy to orzech? Nie. To jest mniszek. Aha, dobra, nie. Mniszek był pod psem, to chyba orzech. Przekupka. O ratajach, no niech mi powie. Jak się żyje w ratajach? We got sturdy walls and two castles to protect us. There's not many towns have that. And we got everything we need here. We got an apothecary, a swordsmith, an armorer. We got a beautiful church and fine alehouses. Okay. Jakim władcą jest Hanusz? Sir Hanusz is a good lord. Things won't be the same when that wastrel Sir Hans takes over. That will be a sorry. Pan Jan. Okay. How do the Ratai folk get on with the refugees? Well, they have it tough, no doubt. But there's not enough room for them here. How much longer will they be living on our streets? Nothing good will come of this. No dobra. Czyli tak się sprawy mniej więcej mają. Owcze runo. Psia skóra. Psia skóra, no nie. No ładnie. Uważaj, orzech. Uważaj, orzechu. Dobra, tutaj też są garbarze. Mieszczanin. No, suszą te skóry. Kurki, wszystko tu jest, zobaczcie. Dobra, gdzie my chcemy się udać? Może do tych Ratai tutaj rzeczywiście. Iść do Pirksztajnu, do pana Radzika kobyły. Okej. Okay. No to chodźmy na południe w takim razie tutaj. Musimy trochę ogarnąć ten nasz wygląd. Ja nie wiem właśnie... Muszę dowiedzieć się, co tutaj się robi, żeby ta charyzma była na przykład wysoka. Czy to właśnie jest jakaś wartość średnia, czy coś, bo to... No to nie wiem. No przywieźli mnie teraz na wozie, więc nie mam konia. Zresztą na razie i tak sobie tak chodzę, fajnie jest tutaj to wszystko pozwiedzać, nie? Szkoda, że tych wytrychów nie mam. Łaźnie. Okej, okay, odkryłem łaźnie. Łaziebna. Właścicielka łaźń. Okej. Okay. I'm interested in your services. So, what are you interested in? O, zapłacić za dziewkę i za wszystko, co się z tym łączy. Dobra, wykąpać się i dać odzienie do prania. Proper bath. And my clothes need washing. That can be arranged, but you'll pay in advance. That's too much. It's not worth it to me. As you wish. Nie wiem, ile mam zapłacić za to. No nie wiem, ile miałem za to zapłacić, nie? Maraton. Czy to jest książka? Info. Pouczająca księga o witalności.
Aha, mój majątek zero. Okej, ale to jest do skilla, więc anulujmy to, dobra, maraton. No dobra, więc się niestety na pewno się nie umyjemy w tej chwili, okej. No dobrze. Chodźmy dalej. Można znowu zjeść z garnka. Co jest fajne, bo jakbym miał jakąś truciznę, to mógłbym ją po prostu wrzucić gdzieś tam, zakraść się, tak? Wrzucić do jakiegoś gara. Będę miał kogoś zabić i będzie git. Muszę się nauczyć jeszcze z łuku strzelać. No i dobrze by było jakiegoś szaraka ubić. Ale muszę zobaczyć ten łuk, chociaż nie mam jeszcze... Okej, mamy łuk. A, dobra. Ja nie jestem w stanie... Bo przytrzymywałem tą strzałę, nie jestem w stanie naciągnąć cięciwy do końca, bo on ją puszcza i wystrzeliwuje. Mieszczanka. Dobra, mam punkt szybkiej podróży. Wiekosz z Gryzota. Pogadajmy z nim, kto to jest. A, bo książkę trzeba czytać jeszcze, to jest ten. Zabij kogoś i zlutuj w lesie. No nie, no. Od razu już chcecie, żebym kogoś zabijał. Niech mi opowie o Ratajach. Jak ci się żyje? Well, life's good here. Even better if them damn refugees would only vanish. Dobra. Nie lubię tych uchodźców. Dobra, no ja widzę, że moja postać rzeczywiście jest brudna po prostu, dlatego pewnie jest ten spadek do charyzmy. Bo to ma charyzmy 6. To ma 5. A jest jakaś pomoc tutaj? Nie ma. To ma charyzmy 3. Coś teraz zrobiłem nie tak? Aha, dobra. Już wiem co. Jeszcze trzeba naprawić. No, musiał to gdzieś zobaczyć tutaj w pomocy. Może tu gdzieś są statystyki. Kości. No ale nie ma tutaj nic o tych statystykach, nie? Wrażenia z gry bardzo dobre, bardzo fajne. A miecz splamiony. I'm Henry, son of the Scarlet's blacksmith. I'm going to see my liege. No, zobacz, jakie mam brudne te ubrania, nie? Of course you are, lad, and I'm the Pope. What do you want from his lordship, and what makes you think he'll see you? Come on, I'm not some peasant. I'm Sir Radzig's blacksmith, and I need to speak with him. It's my job to stop you. Now bugger off. Wyglądasz. I may not look the part, but I know about honor and duty. And mine is to tell Sir Radzig what happened to the sword he commissioned. All right, then. Go ahead. It'll be your skin if Sir Radzig isn't pleased. Okej, okay. Drobną kradzież na dziewkach, obóz. Antek. Be a bit more careful.
Mogę go znokautować. Alex. Oni tu błagają. Optymalizacja kiepsko. I took you for dead. Oh, it's a long story. What about you? How did you get out of Scalis? You wouldn't believe it. A frightful storm broke that night and Sigismund's heathens ran back to their camp. They never dreamed Sadratzik would use the storm as cover for our escape. The entire village slipped away as quiet as mice while no one watched. The entire village slipped away as quiet as mice while no one watched. In the morning when those bandits attacked, all they found was an empty castle with an old goat inside. I wish I could have seen their faces. Naprawdę nikt nie obserwował ten? Nie otoczyli tego kasztelu? Nie. Oni teraz żebrają, nie? Nie wiem, jak tą drobną kradzież zrobić. Antonina. Cześć, zobaczmy. Pomoc. Ostrzenie. Muszę też ostrzyć. Alchemia. Drobna kradzież. Aby okraść kogo, jeśli zostaniesz za panem, bla bla bla. Musisz najpierw podejść niezauważony, przytrzymując E, rozpocząć kradzież. Rozmawiam z nią. No dobra. Czyli nie rozmawiałem, ale strasznie mam brudne te wszystkie rzeczy, więc przypuszczam, że to dlatego jest tak źle. Dobra, tu zaraz będzie jakiś questik dla nas, więc go sobie weźmy. Kunesz. A tu Kunesz, czyli Kunesz żyje. Kupiec. O, Milan, to Milana chyba. Dzień dobry. Hey, watch it. What the hell are you doing? Milan. Muszę gdzieś osełkę znaleźć. Żeby nikt nie widział. No, chyba tak. Chyba tak. A może to tylko w nocy można. Bijesz się za pieniądze. You're the brawler who takes bets. What's it to you? I'm a Scalitz refugee and I'd like to try my luck against you. Hang on, I know who you are. And I'll only fight you for silver. Got it? Czemu Why for silver? Do I really have to tell you? Look at yourself, and then look at the others. All they've got to wager is their labor. But you, you've got coin. Takie są zasady. Aye, a couple. Whoever lands on his arse or runs, loses. And no knives, axes, or any of that shit. You'll forfeit your wager for that, got it? All right, let's fight then, if you think you can take me. Hold your horses, laddie. First you have to prove you're a worthy opponent for me by beating two other brawlers, dobra. Stephen and a fellow they call Ringlet. Okay. Stefek i Pakosz, no dobra. Ja nie wiem, czy ja jestem dobry w walce na... Czy jestem dobry w walce na pięści w sumie, nie? Jest Stefek. Miecznik. Żeby się przydało mocniej tą mapę tu przybliżyć. Dobra. Są dyby. Pręgierz, okej. Okay. To jest jakaś kiełbasiarnia. I'm from Scalitz, good folk. Stefan, to on. Dawaj, Stefan, bijemy się na pięści. Wiecie, nie mogę za bardzo robić save'ów, bo tutaj, żeby zrobić save'a, trzeba się napić sznapsa.
I jak sejwujecie, no to pijecie, tracicie tego sznapsa i się upijacie, nie? Pójdziesz do tego rembajby. You're Steven, aren't you? Milan tells me he won't fight me until I beat you. Oh, yeah? And why would you want to? Well, never mind. I'll fight you if you pay me. Jeśli mu zapłacę? Forget it. That's a swindle. Szwindel. Ja po prostu nie mam pieniędzy, żeby mu zapłacić, nie? Dobra, jest i kościół. Dobra. Znajdźmy jeszcze tego miecznika. Mam nadzieję, że ja będę mógł sobie naostrzyć samemu broń. Tutaj gdzieś jest miecznik, tutaj. Czy na zapleczu ma osełkę? Jest osełka, jest. Użyj brus, no to jest brus właściwie. Okej. Teraz pomoc, Jezu! Trzymać na ostrzał, możesz skorzystać z zestawu do jej naprawy i sam ją naostrzyć na brusie. Ostrze na brusie musi być trzymane pod właściwym kątem. Jeśli kąt jest zbyt mały, krawędź się nie naostrzy. Gdy będzie zbyt szeroki, może stępić ostrze. Koło możesz utrzymać w ciągu ruchu używając spacji. Na twoim przycisnąć ostrze, że w ogóle szlifujesz krawędź. Kurde, no nie wierzę. I skąd mam wiedzieć, że ostrze jest naostrzone? Jest? Konserwacja. A, chyba jest, bo zobaczcie, 99 jest. 99 siły. Znaczy, jakby tej odnowy, więc chyba rzeczywiście naostrzyłem go. Ha! Ja jestem dobry. Dobra. Rzemieślnik. A może mu pomogę jakoś? Może mogę mu pomóc? God be with you. No dobra. On tworzy różne rzeczy. Zeżyjmy z michy. Dobra. Chodźmy do szefa. Musimy się kurde uleczyć, znaczy umyć. Złodziej jedzenia. Could that be the Smith's son, Hal? On my soul, it is him. What are you doing here, lad? We thought you were done for. Bandits attacked me in Scalitz. And why, for God's sake, did you go back there? Who else but cutthroats and bandits did you expect to find? I needed to bury my parents. No, mam to zbroję brudną. Your father fought like a lion.
I'm sorry. He saved my life. And not just yours. He was a good man, and you did right to bury him. I didn't even manage that. I failed to save him or put him to rest. And just what could you have done at Scalitz? If you'd tried to fight, the both of you would be dead. He gave his life for yours, Hal. So you'd better make good use of it. You're right. Yeah. And just what are you doing here? Do pana Radzika. Is he here? O, retoryka. Nowe punkty za dodatki, okej. What do you want with him? My father made him a sword. He asked me to deliver it to Sir Radzik. I don't see any sword. No. Bandits attacked me and stole it. I need to tell his lordship what happened. And then I'm going to find the sword. Of course you are, Hal. Good luck. Thanks. Dobra. Zobaczmy tylko tutaj tak. Co my mamy? Retoryka. Nisko urodzony. Twoja retoryka wzrasta, gdy rozmawiasz z pospólstwem. Podnosi poziom twojej retoryki, gdy rozmawiasz ze szlachtą. Ostateczna oferta. Czy tego nie można łączyć? Czyli co? Dajemy sobie retorykę do postego? Trubadur. Rozmawiając z kobietami, twoja reputacja wzrasta 50%. Wrażliwiec. Czy lepiej poczekać? No może to nie jest nam tak potrzebne. Nie tak samo jak tutaj siła. Twierdza i grabarz. To sobie zostawimy na razie, nie rozdawajmy tych punktów. Nie ma co rozmawiać z motłochem. No ale właśnie wydaje mi się, że wiecie, z ludźmi szlachetnie urodzonymi, wykształconymi, łatwiej będzie się dogadać niż z pospólstwem, które się kieruje jakimiś swoimi tymi, więc może łatwiej by było właśnie rozmawiać z pospólstwem. Pospólstwem. No nie wiem, w sumie, nie wiem. No z kobietami na razie nie mogę, bo to dopiero na potem jest. O, co jest, tu nie mogę wejść. Damn. What the hell? Hey! Be a bit more careful. O. To niby z nim, ale... O, dobra, teren prywatny. Tobiasz. The Lord be praised. What brings you to me? Did you find out what actually happened? Folks say it was on account of our silver and how Sir Radzik sides with the king. Okej, to się dowiedziałem dużo. Ale ja nie mogę nikogo okraść, bo nie mam ten. No mogę znokautować, a nie mogę jej okraść. No chyba nikt mnie nie widział, że tu wchodzę, nie? Hey, who's there? No nie. Are you serious? Dobra, może to jeszcze wyżej? Coś tu się zacina na tych schodach. No, halo. A jeszcze gra się zwiesiła. Znaczy ten. No, halo. X-Speed mi się przywiesza, kurde. Pan Hanusz z Lipy. Your graces, I have to tell you in all seriousness that this land of ours is in the shit. Deep fucking shit. Deep fucking shit. Agree? I might not have put it as eloquently as you, Hanusz, but I've been driven out of my own castle, so I'm hardly going to disagree. Indeed.
But Pirkstein is yours for as long as you need it. There's room enough for your men and you here at Rattay, and I'm sure my ward won't have any objection to me lending you his castle. I'd be honored. Pirkstein is at your disposal as long as you wish, Your Grace. Just as well you have another castle at the other end of town, eh? At any rate, I'm beholden to you, Sir Hans, and to you, Sir Hanush. I don't Panie like Ptaszku. To speak ill of your people, Sir Radzik, but, well, there's no love lost between the townsfolk and the refugees. There's been talk of criminality. Well, they'll have to get used to it until the situation's resolved. But when will it be resolved? And what on God's earth is this war even about? I won't lie, sir. I don't understand it. You aren't alone, Father. I believe Sigismund's original intention was to persuade Wenceslas to accept the imperial crown and to leave the rule of Bohemia to him. Who could blame him? I know Wenceslas is a friend of yours, Radzig, but even you have to admit he brought it upon himself. I can't deny the king neglected affairs of state for other pursuits. There is a need for order in the land, but I don't think the lords who sided with Sigismund realize just what Hungarian order looks like. Hungarian order. What concerns me, sir, is how a good Christian could resort to such brutality. To give him his due, I don't think he expected the lords of this country to stand behind the king. But thanks to him, we're tearing ourselves apart, and now he has to get things under control. But why in God's name does he have to use those barbarians? Money is the root of all evil, young sir. Wars are costly, and this one has dragged on for a year. Sigismund ran out of coin for knights, so he recruited those whore sons that settled in Hungary. The less he pays, the more they make up for it with plunder. That's why he attacked us. He was after our silver. What are you doing? You've no business here. Clear off. Wait, it's Henry. Henry, who disappeared after I clearly ordered him to remain at Taumburg. I'm sorry, sir, but I had to bury my parents. Had to? Do you think you were the only man who lost someone there? But the others listened to their lord. And it wasn't just your own life you nearly threw away. So Robard and his men risked theirs to save you. I'm sorry, but I had to. Oh, there you go. When you to, chyba wszystko historyczne. Your father was a remarkable man, and your mother, she was remarkable too. They deserved a Christian burial. Did you manage that at least? No. I was attacked by thieves. I wouldn't be here now if it wasn't for that girl. Girl? The miller's daughter, Teresa. The miller's daughter saved you from the footpads? Well, there's a tale to tell your children. I owe her my life. She distracted them and then brought me to Rattay. But without Sir Robard, we'd both be dead. Oh, that's what I call a good woman. Hang on to that one, lad. Still, it's a great shame your parents are buried in unconsecrated ground. That means purgatory for them. Be quiet, friar. I didn't invite you here to eat me out of house and home and deliver a sermon while you were doing it. If you're so concerned, Father, maybe you should save the innocent souls of these fine Christians yourself. Go to Skalitz and consecrate their graves. I assure you, if you're killed by bandits, your soul will soar straight to heaven, as long as someone buries you in consecrated ground first. If there's anything left to bury, that plump carcass of yours would be quite a feast for the wolves and the crows. And one skeleton looks much like another, so how would we know which were your ordained bones or those of Sigismund's Tartars? Be that as it may, why have you come here? I must get your sword back. Sword? My sword hangs here at my side. No, the sword my father forged for you. One of those thieves stole it from me. They almost killed him and he already wants to go back. Takes after his father, I suppose. Lad, I've lost a castle, a village, silver mines, and a good half of my subjects. Why would I miss one sword? Because it's the last one my father forged, and I promised him I'd deliver it to you. I understand. I'd feel the same way. But prudence is the better part of valor, and a dead man keeps no promises. Aye. A woman had to save his fat from the fire, and now he wants revenge. What kind of fool are you, boy? He's no fool. Henry, you have courage. But you need training, arms, a horse. Or do you mean to beat this thief at dice? No, sir.
please, take me into your service and give me the chance to learn these things. Ja jestem obdartusem. Fled from the enemy, disobeyed your orders, duped Sir Divish, lost your sword, put Sir Robard in danger with his actions, and now he wants a promotion. Sir Capon's right. What you say, Pan Ptaszek. Except for fleeing the enemy, you would have run as well, believe me. Henry's earned some punishment, but how do you punish someone who's already lost everything, Courage and blind obedience are good qualities for a soldier, but a wise man also appreciates loyalty, perseverance, and determination. Besides, that was a fine sword that his father made. If he thinks he can get it back, I won't turn it down. My lord, he's a peasant. You can't make a squire of a peasant. Why not? Someone made a priest of a pig. He isn't a peasant, father. He's a blacksmith. Recent events have left me in need of his skills. So, you'd like to enter my service? Sir, I... Yes, I would. You won't regret it. I probably will. I'm doing this for your father, lad. Don't disappoint me. Oh, fortune has finally smiled on you today, lad. Make the most of it. Now that I think about it, Sir Hanush, the boy needs training and experience, and you need spear carriers. That's true. The bailiff is always complaining about your people making trouble in the camp. Maybe one of their own among the guard might help. It might. In any event, it will prove valuable experience. But let's be clear. You're the one paying him. Captain Bernard, see to his training, and then send him to the bailiff. Yes, sir. And don't spare him. Oj, będzie, kurde, nieźle. Don't forget, Henry. Don't disappoint me. I won't, my lord. No ładnie. No ładnie, ładnie. Nauczyłeś się feudalizm, okej. Okay. Nauczyłeś się szlachta. Przedmioty, ekwipunek. Skradanie się. Co jeszcze te umiejętności? Tylko ja dalej nie wiem, o co chodzi z tymi atrybutami wszystkimi. Dobra, nieważne. Przebudzenie, zadanie wykonane. Trening czyni mistrza. Zadanie rozpoczęte. Czyli prawdopodobnie idź na plac treningowy i porozmawiaj z kapitanem Bernardem. No dobrze. Idziemy. A, już jestem zmęczony trochę, więc pewnie muszę się gdzieś przespać. Informator. Nie wiem, co ci informatorzy robią. Czy możemy się tu szybko przemieścić? Możemy. Chociaż może warto by było w nocy spróbować tutaj gdzieś do tej karczmy pójść czy coś. Nieważne, chodźmy spać. Śpi. Okej. Może tego nie można przyspieszyć jakoś. Okay. Jak oceniam? Klimat tej gry jest naprawdę niesamowity, jest mega, mega dobry. No gra ma bugi, no niestety ma bugi. O Jezu, jeszcze się kładę.
Znaczy Bugi, no w sensie, wiesz, no problemem jest tutaj spadek klatek i tak dalej. Nie jest optymalizowana, nie? Ale poza tym myślę, że jakby cała... O Jezu. O, ugotuj, coś mógł gotować. Nie mam czego. Czemu jedzenie nie jest gotowe? Halo. Przecież ja jestem głodny. Umyjmy się. Też jak oni naprawią tę optymalizację już tak totalnie, to będzie naprawdę spoko, nie? Dobra, tu mogę zjeść z tego gara. Strawa to jest pożywienie. Pakosz. Pakosz. On jeszcze śpiał. Najlepiej. Biegnijmy. Muszę te swoje, ten... swoje ubranie naprawić. Musimy zobaczyć tych informatorów, bo nie wiem, co oni robią. Czy oni po prostu informują o tym, co się dzieje na świecie, czy co? Dajku. Ale zobaczymy. O, kupiecka karczma. Look where you're going. What are you doing? Może to z karczmarką, może karczmarka ma ten. Górnicza dolina. Kolonia karna. Dobra. Może potem się dowiemy o tych informatorach, zresztą i tak pewnie nie mamy kasy, żeby to ogarnąć. Jest szewc. O, to ten. A, to Milan, dobra. Z Milanem na razie nie powalczymy. To jest druga karczma. Oberżysta. Może oberżysta będzie wiedział. My respects to you, sir. Ktoś tutaj potrzebuje pomocy. O. Could be. No jakiś chyba jeszcze po tym bagiennym ziele jeszcze jest chyba. Gajowy. Dobra, nie mam pojęcia. Gajowy. Ale najpierw chodźmy na szkolenie. Poszanowanko, panowie. Naprawdę ta gra fajnie wygląda. Ja zmniejszyłem te detale teraz tak dość znacząco i wygląda spoko, naprawdę. No jest cudowny klimat, naprawdę. Takie... ma się trochę poczucie, jakby to był taki delikatny sandbox. No tak do końca nie jest, prawda, ale... Ale... Dobra, musimy tutaj poczekać na pewno trochę. Poczekajmy może za 2 godzinki. No już ktoś mówi, że wyglądam jakbym bez koszulki siedział. O Jezu. No ładnie, ładnie. Dobra. Jest. No schodzi farba. Good day to you. What do you need? I'm here for training.
Yes, you're that boy Sir Radzik sent. I'm not a boy. That's for me to decide. Right now, boy is exactly what you seem. Okay. And because you've never held a sword in your hand before, we'll start with something simpler. Very well. Okay. Come with me and listen closely. I don't want to be repeating myself. Rycerski trening. So let's see what you're made of. Hold it properly. Keep moving. Never stand still when your life depends on it. Right, good. Now, try attacking. You've got to put your back into a good slash. No use waving the sword around like you're swatting flies. Go into the attack with your whole body. Try slashing from various sides to get used to it. Well... Okay. That pointy tip isn't for decoration. Try stabbing me with it a few times. No, to już mieliśmy rzeczywiście, ale... Sztuka walki, ale to przynajmniej rośnie nam ten... That will do. Slashing, stabbing and movement are the foundations that you build everything else on. Now, let's try something more complicated. One strike, I can simply fend off. You mustn't give your opponent time to react. String your strikes together. As soon as you finish one, begin another. Strike, strike, strike. Nice. That's it. Oj, miecz mi wzrasta, super. Now let's see how you do with defense. It's not hard to block a basic strike. Just watch out, move your sword into the path of the blow. Ow! To automatycznie blokuje, nie? Very well then. Let's see what you're made of, lad. Come at me and don't hold back. Good strike. Ten jak mi sieka. Complete dead loss. It'll be hard work to turn you into a master. Znam podstawy. Yeah. Let's try something more advanced. When in combat, keep an eye on the space between you and your opponent. That is your space. Try to attack from the side the opponent will find harder to block in time. If I'm holding the sword raised up, do an uppercut. My sword is low, lunge. Let's try it. You strike a few times at the side where I'm not holding my sword. Dobra. Lesson 2. Everything you've learned about blocking is wrong. With my cover, I can simply fend off your blows with my sword and gain control of the space between us. But it's better not to control just... Oj, się zaciąłem, chwilkę. Attack, and I'll show you. Okay.
Prowadza kontrę, nie? All right, that will do. Now you. The trick is to stay in your stance. As soon as I start to attack, you block. The move knocks the blade aside. No. Opowiem, like musisz that. Odpowiedniej chwili uchodzić. Doesn't hold the sword there. Have to move along with the attack. Again. Soon again. Dobra, dawaj. Well done. Well done. Well done. Good. No tak, za każdym razem tak będzie, to będzie easy, nie? Right. Okay. Now we'll try it a little faster. Concentrate and block just at the moment I start attacking. I'll strike you from above each time so you can see it well. Very good. Good. Try and catch the rhythm. See the sword move? You move it the same. Well done. Ow. Well done. Not bad. Good, good. Now let's try it at full speed. Probably won't succeed, but that's normal at the start. Just train! Let's go! Ow! I co muszę sobie ustawić jeszcze? Sterowanie. Blok. Oj. Okej. Potwierdź, tak. Będę blokował na myszce, będzie lepiej może. Wait a while, Henry. Okej. Greetings, Sir Hans. What brings you here? I was on my way when I noticed that you're entertaining Sir Radzig's esteemed guest. Not the same as holding a hammer, is it, blacksmith? Zaraz z nim zawalczę. I know. I'm actually here to train at the archery range. My hand's grown heavy lately. You don't mind, do you, Bernard? Not at all, my lord. Panie ptaszku. Good day to you, blacksmith boy. Try not to hurt yourself.